Szkoła powstała w 1973 roku, kiedy to rozpoczęto budowę elektrowni Połaniec. Była to szkoła wcześniej przyzakładowa dla pracowników elektrowni Połaniec. Zaczynaliśmy naukę w tej szkole od dwóch sal lekcyjnych w gminnej szkole zbiorczej. Później, jak widać, teraz szkoła się rozrosła, została rozbudowana. Cały czas rozbudowywana szkoła w piątek świętowała okrągły jubileusz 50-lecia. Uroczyste obchody rozpoczęły się od modlitwy w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Następnie uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą przemaszerowali do szkoły, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Podczas uroczystej gali uczniowie zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny "A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci". Wyróżniono kilkanaście osób honorową legitymacją szkolną dla przyjaciela szkoły. Obchody obecnością uświetnił poseł Marek Kwitek. Parlamentarzysta podkreślił, że placówka nie tylko edukuje na wysokim poziomie, ale także kształci postawy patriotyczne oraz pięknie zapisuje się w historię regionu. Szkoła sama w swojej nazwie i imieniu też ma ten bardzo patriotyczny, lokalny charakter i to się ceni, że ta świadomość, ten patriotyzm jest tutaj tak pięknie kształtowany. Tyle różnych szkół w ramach samego zespołu daje właśnie gwarancję, że ta szkoła pięknie zapisuje się w historię ziemi połanieckiej, samego Połańca. Rzeczywiście placówka może być klubą miasta i regionu. Szkoła osiąga znaczne sukcesy zarówno w powiecie, zarówno w województwie, jak i kraju, a także za granicą, bo uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych olimpiadach, zwłaszcza innowacji technicznych. I do tej pory zdobyli kilkadziesiąt złotych i srebrnych medali na światowych targach wynalazczości. To nie tylko Europa, to również zagranica, to kontynent azjatycki, bo uczniowie byli i w Bangkoku, i byli w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To bardzo dobra szkoła, szkoła, która osiąga wielkie sukcesy zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. To są patenty, to są różne wyróżnienia na skali, w skali krajowej, jak i w skali europejskiej. Tych sukcesów jest bardzo wiele. Bardzo wiele i dlatego poziom nauki w tej szkole jest dosyć wysoki. Dlatego z dumą i satysfakcją mogę tu dzisiaj uczestniczyć. Szkoła spełniła swoją rolę dla tego środowiska, ponieważ bardzo znaczny odsetek pracowników elektrowni to są pracownicy, absolwenci tej szkoły. Dzisiaj wielu z nich osiągnęło sukces zawodowy, z nami są inżynierami. Są kierownikami, dyrektorami. Szczególne powody do świętowania mieli absolwenci jubilata, którzy do swojej szkoły wrócili jako nauczyciele. To był bardzo ciekawy okres w moim życiu. Naprawdę dużo się tutaj nauczyłem. Nawiązały się tutaj naprawdę bardzo ciekawe znajomości. Poznałem też tutaj swoją żonę, więc można powiedzieć, że zespół szkół w Połańcu jakby ustawił mnie w życiu. Wróciłam ponownie, tylko w innej wersji, bo teraz jako nauczyciel wspomagający. Ale to były najfajniejsze czasy, lata, które tutaj spędziłam w tych murach. Z życzeniami od Stowarzyszenia Elektryków Polskich i mnóstwem wspomnień zjawiła się Józefa Okładło, była nauczycielka połanieckiej placówki. Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w 50. rocznicy szkoły, w której kiedyś byłam nauczycielem. Było to bardzo dawno, bo to było w latach 80. Jednakowoż pamiętali o mnie. Spotkanie po latach było doskonałą okazją do rozmów, refleksji, a przede wszystkim wspomnień. Pamiętam takie, można powiedzieć, piękne czasy, jak się wstawało o 3, żeby na autobus zdążyć za 15:15, żeby dojechać do Połańca. Choć długi czas byłem w internacie na ulicy Czarnieckiego, później tutaj przy szkole. To były czasy, które zawsze staną w pamięci, wraca się do tych wspomnień, coś pięknego. Dzisiaj tą szkołę wspominam jak najlepszych lat swojej, można powiedzieć, młodości, którą tu spędziłem. 6 lat, najpierw zasadnicza szkoła zawodowa, a później technikum po zecie, także ja same najlepsze wspomnienia mam z tej szkoły. I oczywiście pozdrawiam z tego miejsca dyrektora, którym był moim wychowawcą. Profesor Rogala. Prawdopodobnie najlepsze lata życia, jak na tamten czas. Chodziłem do technikum, było 5-letnie, więc kawał czasu tu spędziliśmy.
już spotkałem bardzo dużo kadry z tamtego czasu, więc bardzo się cieszę, że jeszcze są obecni. Część już na emeryturze, ale też się pokazała, także no dużo sentymentalnych wspomnień. W samych superlatywach o jubilacie mówili jej obecni uczniowie. Fajna atmosfera tutaj jest i szczerze to polecam szkole. Organizatorzy wyjątkowego dla szkoły święta wystawili kroniki szkolne i klasowe. Można było zapoznać się z bazą placówki. Niecodzienny dzień zwieńczył bal absolwentów. Jerzy Strzyż, STV Info.